Witam was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o różnych rodzajach i gatunkach zbóż, które także mają znaczenie magiczne i były wykorzystywane w magii ludowej, no właściwie od wieków, tak? A także miały ważne znaczenie dla przodków naszych, dla Słowian, no i generalnie rzecz biorąc, zboża przecież towarzyszą człowiekowi od paru tysięcy lat, więc nic dziwnego, że da się je również wykorzystać magicznie. Natomiast uważam, że jeżeli chodzi o ogólnie tematy magiczne w Polsce, to ta wiedza jest bardzo mało znana i mało kto tak naprawdę o tym mówi, a przecież zboża są czymś, co towarzyszy nam na co dzień w postaci mąki, w postaci kaszy, w postaci różnego rodzaju wypieków. I dawniej właśnie te wypieki miały swoiste znaczenie kultowe i ceremonialne, tudzież religijne. Tak samo różne rodzaje mąki oczywiście miały swoje znaczenie. Dobrze jest więc powrócić do tej wiedzy. Jeżeli chodzi o zboża, to głównie wykorzystuje się je do rzucania czarów. Można również wykorzystywać mąkę jako składnik proszków magicznych. Można wykorzystywać zboża także do tego, aby tworzyć takie słoiczki z zaklęciami, coś w tym guście, a także, tak jak już wspomniałem właśnie o tych potrawach kultowych, ceremonialnych i sakralnych, można tworzyć z nich różnego rodzaju wypieki, które stanowią zapłatę dla duchów. W ten sposób także zresztą używa się różnego rodzaju kaszy. I dzisiaj sobie zrobimy taki przegląd po najczęściej wykorzystywanych właśnie zbożach i jakby najbardziej znanych, to będzie 6 rodzajów. Zacznijmy od najważniejszego zboża chlebowego, jest to żyto. Żyto jest podstawowym zbożem chlebowym i zawsze jest wymieniane jako pierwsze pośród wszystkich zbóż, co świadczy oczywiście o jego wartości. Chleb żytni uważany jest zawsze za najzdrowszy i najbardziej pożywny, a mąka żytnia jest zwana mąką chlebową, więc tutaj nam się ta konotacja właśnie pojawia, prawda? Chleba i żyta. Nazwa tego zboża pochodzi od czasownika żyć i mówi to właśnie o związku z życiem. A więc pierwotne znaczenie żyta to jest coś, co daje życie. Także w słowniku Lindego żyto jest definiowane jako płód ziemi do utrzymywania życia służący. Nic więc dziwnego, że żyto jest symbolem dostatku, zdrowia, bogactwa i ogólnie czegoś dobrego. Na przykład w świadomości ludu ujrzenie żyta w snach zawsze symbolizuje właśnie coś dobrego, ewentualnie długie życie i zdrowie. Jednakże w opozycji do pszenicy, o której będę mówił za chwilę, żyto symbolizuje również coś powszechnie dostępnego. I tak żyto jest właśnie często porównywane do srebra, pszenica zaś w poezji ludowej jest często porównywana do złota. Żyto generalnie jest związane ze słońcem i z pierwiastkiem męskim, dlatego też w kulturze się przyjęło, że lepiej kiedy się je mężczyzna. Kwiaty, kłosy i słomę stosuje się w lecznictwie ludowym, przede wszystkim w magii przynoszącej zdrowie i usuwającej klątwy. Także na przykład słomą żytnią się obciera zwierzęta i ludzi, jeżeli chodzi o usuwanie klątw. I też ma ona charakter apotropaiczny. Właściwie zaklęcia z udziałem żyta dawniej towarzyszyły człowiekowi całe życie. Więc słomę żytnią kładziono pod kobietę rodzącą i pod jej nowonarodzone dziecko. Później kładziono ją dziecku do kołyski, żeby właśnie było zdrowe, dobrze się chowało. Kłosy wtykano w wieniec panny młodej. Kropidłem z kłosów święcono nowy dom. Na słomie żytniej także kładzie się umierającego, żeby mu ulżyć i żeby mógł szybciej przejść na tamten świat. A wreszcie sypie się ziarno żyta w miejscu, gdzie stała trumna, po to, żeby oddalić właśnie pecha i zapewnić no, taką wymianę energii właśnie, prawda, ze śmierci na życie. Z drugiej strony, żyto, które właśnie posiada ten taki wybitnie silny związek z witalnością i z życiem, ma oczywiście również związek ze zmarłymi. A to w ten sposób, że jeżeli na przykład ofiarujemy potrawy z żyta zmarłym, to gościmy ich właśnie tak jakby członkami rodu, którzy dla nas nadal są żywi. Więc stanowi ono doskonały pokarm dla przodków przede wszystkim, podkreślający właśnie związek rodowy z nimi. Kwiat żyta również bywa wykorzystywany w rytuałach nekromantycznych. I też ważne jest to, że z żyta na przykład robi się wódkę, a przecież wódka jest podstawowym alkoholem, który składamy w ofierze przede wszystkim w nekromancji. Więc warto znać
i doceniać to ciekawe zboże. Następnym ze zbóż, o których chciałem trochę powiedzieć, jest pszenica. Pszenica ma wybitną i specjalną rolę. I jest to zboże jakby najbardziej święte i najbardziej sakralne. I tak jak żyto jest srebrne, tak pszenica, jak widzicie, jest złota. Służy ona do wypieku potraw obrzędowych i świątecznych. I jak już powiedziałem, ma charakter wybitnie sakralny, to znaczy kiedyś właściwie nie jadło się pieczywo z pszenicy poza no, świętami czy specjalnymi okazjami. Generalnie uważa się, że pszenica jak pochodzi ze świata górnego, ze świata bogów i jest no, tym bogom przynależna, stanowiąc godny dla nich posiłek. Ogólnie rzecz biorąc, pszenica reprezentuje pierwiastek żeński, tak jakże to było męskie i należy siać ją w związku z księżycem najlepiej w pełni. Także ma silny związek właśnie z miesiącem. Kultura związana z pszenicą jest dużo starsza niż kultura żyta czy owsa, a w krajach niemieckojęzycznych pszenica właśnie była znana od epoki neolitu. Cóż jeszcze można powiedzieć o tym wspaniałym zbożu? Jest ono, tutaj widzicie, mam takie kłosy, prawda? Związane z płodnością, z urodzajem, właśnie przede wszystkim z płodnością w sensie kobiecym. Jest to pokarm święty, sakralny, na przykład właśnie z pszenicy pieczono kołacze, czyli pieczywo obrzędowe, najczęściej weselne, ale oczywiście nie tylko, także kukiełki, to były takie mniejsze kołacze. Kutię, łamańce, szczodraki, również opłatek w chrześcijaństwie jest wykonywany z pszenicy, nieprzypadkowo właśnie tylko z pszenicy. Jej rangę podkreśla to, że jest trudna dość w uprawie. I co ciekawe, też ma ona funkcję apotropaiczną, to znaczy ziarnami pszenicy można jakby strzelać czy rzucać je w kierunku negatywnych sił i one działają odstraszająco. To jest taka ciekawostka. Jest też związana z magią miłosną, magią płodności, magią urodzaju, kobiecą magią seksualną. Dlatego się na przykład pszenicą obsypuje nowożeńców, prawda? Albo wykorzystuje się w różnego rodzaju wróżbach matrymonialnych. Pszenicą są związane takie kolory jak właśnie biały, złoty, ale również żółty, złocisty czy nawet czerwony. Teraz przejdźmy sobie do jęczmienia. Mam go tylko w formie kłosów. Przyznam, że no nie posiadam w tej chwili akurat jęczmienia sypkiego, ale myślę, że kłosy też Wam są w stanie unaocznić, które to jest zboże. Jęczmień był uważany w świadomości ludowej za mniej cenny niż żyto i pszenica, ale wciąż bardziej cenny niż owies. A jest tu taka ciekawostka, że dla ludów indoeuropejskich jest jednym z pierwszych zbóż uprawnych i dawniej był podstawowym i najważniejszym źródłem pożywienia, a jego nazwa jest uważana za najstarsze określenie zboża. Symbolizuje on zmartwychwstanie, odrodzenie, ale także posiada ważny związek ze światami, wstąpienie do świata umarłych. Na przykład siano go czasami z płachty, na której leżał umarły. Kaszą jęczmienną także się ofiaruje umarłym. Więc ma on taką funkcję liminalną, prawda? Funkcję łączenia światów i jest związany z tymi przypadkami, kiedy chcemy jakby otworzyć przejścia do świata zmarłych i nawiązać z nimi kontakt. Też dlatego, że jego nazwa wywodzi się od starosłowiańskich określeń zakrzywionego haka, do których dodano końcówkę mień, tak jak na przykład płomień, kamień. I w ten sposób może on przyciągnąć do nas różnego rodzaju duchy, więc jest doskonałą ofiarą właśnie dla duchów przede wszystkim zmarłym, a także dla duchów pochodzących z innych światów. Też dlatego, że jego bardzo długie wąsy są takie właśnie dość ostre i czepliwe tak naprawdę. Nie wiem, na ile to widać, ale jeżeli głaszczecie je w tą stronę, jest całkiem w porządku, a jeżeli na przykład próbujecie robić tak, to widzicie, że on się zaczepia. Też jest ciekawe to, że ponieważ jest to jedno z najstarszych, jak już powiedziałem, zbóż, to w świadomości ludowej nie ma ono charakteru sakralnego. I często się mówi, że diabeł dostał jęczmień, albo że należy on do diabła, albo został nawet stworzony przez diabła, co jest oczywiście reliktem mówiącym nam o starszej genezie pogańskiej jęczmienia. Tak? W chrześcijaństwie stanowił on właśnie pokarm pogan i zwierząt i był uważany za gorszy. Ale relikty wierzeniowe z terenów Ukrainy czy Serbii mówią nam o jego dawniejszym wykorzystaniu w czarach, a także do wróżb i w charakterze apotropeicznym. Z kolei w Grecji na przykład w misteriach eluzyjskich, w misteriach Demeter, Kykeon, czyli napój kultowy, był właśnie wykonywany z jęczmienia,
a także ciastka ofiarne używane w misteriach orfickich, wspomniane chociażby w Argonautykach orfickich, również były wykorzystywane z jęczmienia. Dlatego też jęczmień, ponieważ nie ma zbyt wielkich związków z chrześcijaństwem i tym paradygmatem monoteistycznym, jest świetną ofiarą dla duchów natury. Również i właśnie dla duchów związanych zarówno z roślinami, jak i ze zwierzętami, a także w zaklęciach można używać słomy jęczmiennej, kiedy leczymy zwierzęta. Można je właśnie przecierać słomą jęczmienną lub też ją palić i je okadzać. Owies. Owies wszedł do uprawy tak naprawdę bardzo późno i co jest ciekawe, nie ma on nazwy w sanskrycie i w ogóle nie jest na przykład wymieniony w Biblii. Pierwotnie był tak naprawdę chwastem, który rosł sobie w pszenicy i w jęczmieniu i tak na przykład go również traktowano w starożytnym Rzymie. Z uwagi na jego związek właśnie z naturą, tak, i na to, że długo nie był uprawiony, symbolizuje on siłę seksualną, siłę życiową, jurność, zwycięską witalność, zwycięstwo życia nad śmiercią, właśnie taką witalność przyrody, a więc obsypywano nim nowożeństwów, dom, obejście, aby wszyscy byli zdrowi, chłopców obsypywano nim dla dzielności, konie obsypywano, aby były silne. Karmiono nim także wszystkie zwierzęta, żeby były silne i zdrowe, a zwłaszcza konie, ponieważ owies jest bardzo silnie związany właśnie z końmi. I zwykle był podawany także innym zwierzętom, aby ich witalność podnieść. Tutaj też jest taka dwojaka symbolika owsa, bo z jednej strony ma on charakter męski, seksualny, podobnie jak właśnie pszenica ma charakter żeński, seksualny. Natomiast też oznacza na przykład w senniku ludowym łzy i często bywa porównywany do rybek, do kropli wody. Może ja pokażę prosto, wtedy to zrozumiecie. Kłos właśnie owsa jest taki zwisający, prawda? I też często dawano go w ofierze różnym duchom, na przykład duchom deszczu czy burzy, po to, żeby deszcz nie padał. Istotny jest także związek owsa z końmi. I na przykład na Kaszubach się uważa, że duch owsa ma formę konia i nazywa się go owsianym koniem, który ma maść gliniastą, a ogon i grzywę ma właśnie takie z owsa, tak? Owies często też jest usunięty poza krąg sakralny w chrześcijaństwie, co sprawia, że na przykład jest dość dobrą rośliną, jeżeli chcemy go wykorzystać w czarostwie do kontaktu właśnie z duchami natury. Również można przyjąć, że w kulcie konia jest on, czy też może być on także ważny, jeżeli ktoś wie, o czym mówię. Mimo to często bywał używany do obsypywania. Najczęściej sypali właśnie chłopcy. No i oczywiście chłopcy najczęściej sypali dziewczęta. No ale też czasem sypali nowożeńców, czasem sypali domowników. A to wszystko po to, żeby zapewnić zdrowie i tą witalność, o której wspomniałem. Lub też chłopcy właśnie sypali dziewczęta lub bili je owsem, jako, no, aby podnieść ich seksualną atrakcyjność, prawda? Generalnie rzecz biorąc, to zboże ma charakter liminalny, jest takie zawieszone pomiędzy światem kultury i natury, człowieka i zwierząt, co zresztą podkreśla to, że sypano je na przykład na próg w czasie odprowadzenia zmarłego. Kisiel owsiany jest ważną potrawą rytualną i jest jedną z najstarszych potraw w ogóle rytualnych i słowiańskich potraw. I ja o kiślu owsianym wam opowiadałem bodajże jesienią w tamtym roku, gdyż jest to taka główna ofiara dla zmarłych. Natomiast również robiło się z owsa kluski owsiane, które były wykorzystywane we wróżbach andrzejkowych, co jest ciekawe. Bo to też jest taki moment liminalny roku, prawda? Kiedy się świat zmarłych łączy ze światem żywych. Więc to tyle o owsie. Proso z kolei jest najstarszym zbożem znanym człowiekowi razem właśnie z pszenicą i jęczmieniem. Uprawa jego wymaga wiele zachodu, gdyż trzeba je tam podlewać, dbać, żeby ptaki go nie wyjadły i tak dalej, więc była często kojarzona z biedą i trudami. Niemniej to jest bardzo ciekawe, że było ono najważniejszym zbożem u Słowian. Miało charakter obrzędowy, płodnościowy, apotropeiczny również i z uwagi na jego drobne, a liczne ziarenka było symbolem obfitości. Dodawano go także do świętego ognia, ewentualnie też na przykład garść prosa dodawano do innych zbóż, żeby się dobrze rodziły. Proso jest uważane za takie zboże, które łączy świat niebiański i świat podziemny. W kulturach pierwotnych, w Chinach i w Afryce jest związane z gwiazdami i deszczem, a tą symbolikę także potwierdzają nasze ludowe zamowy,
gdzie przy wykorzystaniu na przykład prosa, żeby się pozbyć różnego rodzaju chorób, się wzywa niebo i gwiazdy na świadka. W kulturze ludowej również bywa związane z rosą, a wiemy dobrze, że rosa to nic innego jak właśnie woda niebiańska. Siano zwykle proso, kiedy nie było słońca na niebie, co też jakby ten związek właśnie z gwiazdami, z niebem podkreśla, prawda? No bo jak jest słońce, to gwiazd nie widzimy, no przecież to jest jasne. Więc zwykle proso siano właśnie przed wschodem słońca lub po jego zachodzie. Proso ma silny związek z ptakami, a więc przez to także z duchami powietrznymi i duszami ludzkimi, duszami zmarłych. Więc jest świetną ofiarą i dla jednych, jak i drugich. Więc wykonuje się z niego kaszę jaglaną, która jest potrawą obrzędową i ofiarną dla duchów domowych i duchów zmarłych. I jest to jedna z takich najbardziej znanych chyba i popularnych potraw obrzędowych. Właśnie gotuje się z prosa jakby na mleku i się je wykorzystuje w tym sensie. Natomiast poza tym ma ono charakter, jak już wspomniałem, apotropeiczny, więc chroni nas przed złymi siłami i można na przykład sypać z niego kręgi ochronne. Można je rozsypać również wokół mogiły osoby, która jest podejrzana o wampiryzm, być upiorem. Pewnie właśnie było ono rozsypywane w ten sposób. I może chronić także przed światłem księżyca i negatywnym wpływem światła księżyca. To jest taka ciekawostka. Jego związek z ptakami też się w tym zawiera, iż bywa ono wykorzystywane właśnie do tego, żeby na przykład wzmacniać witalność drobiu, głównie kur, tak, czy rzucać różnego rodzaju uzdrawiające zaklęcia właśnie na ptactwo. Cóż tam jeszcze ciekawego można o nim powiedzieć? Proso chroni przed złym okiem, to też jest taka jego ciekawa właściwość. Można nim także wpływać na płodność, ponieważ jest drobne i jest go, jak widzicie, dużo, a zwykle takie właśnie roślinki, których jest drobne są i jest ich mnogość, pomagają wpływać na płodność i w ten sposób można albo zwiększać czyjąś płodność, albo ją można również odbierać. Tak naprawdę. Z uwagi na swój charakter proso jest wykorzystywane często w praktykach czarnoksiąskich, co również poświadczają niektóre podania i baśnie, gdzie czasem stanowi ono jakiś magiczny pokarm lub też ktoś tam się w proso przemienia w czasie jakichś tam magicznych prób. Można generalnie rzecz biorąc prosa używać, żeby zwabić duchy powietrzne lub dusze zmarłych, lub też, żeby im zapłacić za różnego rodzaju usługi. I tutaj, jak już powiedziałem, kasza jaglana niesłychanie się przydaje, ale aczkolwiek pamiętajcie, że nigdy nie gotujcie potraw obrzędowych z solą. Sięgnijmy teraz po ostatnie ze zbóż, które chciałem wam przedstawić. To jest gryka, która co ciekawe bywa również nazywana poganką albo tarką. Gryka jest taka ciężka, ciemna, jest zbożem związanym ze światem dolnym, które ma zdecydowanie charakter chtoniczny. Ma również kolor czarny, jak widać taki czarny, czarniawy, tak bywa opisywany, tak? I charakter żeński. Jest związana właśnie z duchami podziemi, z duchami chtonicznymi. W podaniach często stanowi jakiegoś rodzaju dar dla diabła. I podkreśla również ten związek to, że jak się opowiada, gryka boi się błyskawic i grzmotów. A jak wiadomo, właśnie duchy świata chtonicznego no, unikają tego typu zjawisk pogodowych i często właśnie przez duchy pogody są tępione. Jest to świetna potrawa dla zmarłych, jest to świetna potrawa również dla duchów domowych. Na Białorusi na przykład jedzono ją rytualnie na grobach, jest to też znana potrawa wigilijna, prawda? Z kolei w Polsce się też na przykład często ofiarowało, już teraz rzadko kto o tym pamięta, ofiarowało zmarłym pierogi właśnie z kaszą gryczaną, również bez soli, tak? Jest generalnie rzecz biorąc bardzo dobrą ofiarą dla różnego rodzaju duchów ciemności, duchów, z którymi chcielibyśmy nawiązać właśnie bliższy kontakt, ale też którym chcielibyśmy jakby oddać szacunek z uwagi na to, czym są. Więc tak, do tego służy gryka, tutaj za wiele więcej nie powiem, niemniej dobrze jest ją znać i wykorzystywać wtedy, kiedy wam jest potrzebna. Mam nadzieję, że to, co wam opowiedziałem o zbożach, was zainteresowało, bo jak widzicie, jest to taki element, który ciągle jest obecny w naszym życiu. Jemy różne potrawy ze zbóż, jemy kaszę, mamy, że tak powiem, mąkę w domu na pewno i tak dalej. Natomiast dobrze jest właśnie znać sakralne i symboliczne znaczenie i związek z duchami, jaki poprzez zboża możemy nawiązać, ponieważ one są ziarnami, prawda? A ziarno zawsze w sobie
zawiera pewien potencjał i jest to bardzo potężna magia, gdyż w ten sposób możemy na przykład naszą intencję właśnie kontaktu z danymi duchami zawrzeć lub też no właśnie w proszkach w formie mąki, czy też po prostu obsypując kogoś tak, że tą intencję możemy zawrzeć, a następnie tak jak z ziarna wyrasta roślina, tak samo nasza intencja może wyrosnąć z tych ziaren. Także mam nadzieję, że to Was zaciekawiło. No również do tego, że właśnie sięgać po takie rzeczy, które macie w kuchni, bo mówiąc prawdę, czarostwo się też w dużej mierze opiera na tym, co tak naprawdę mamy pod ręką, prawda? I co możemy wykorzystać. Czarostwo nas uczy tego, że magia nie jest czymś odrębnym od życia, ale że jest tego życia witalną częścią, taką tak naprawdę codzienną. No dobrze, ja mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę, ewentualnie możecie dać dwie łapki w górę, trzy łapki w górę, zależy ile kto ma łapek. I także jest obecna teraz opcja wsparcia na moim kanale. Zachęcam do skorzystania. Jeżeli ktoś chce mi podziękować za to, co robię, kliknijcie wsparcie. A także jest opcja Buy Me Coffee, jeżeli ktoś chce tak pojedynczo mi podziękować. Też będę ogromnie wdzięczny. Każda złotóweczka, ale także każda łapka w górę, każdy komentarz. No i ogólnie wy sami tak wspieracie Kuchnię Czarownika. Dzięki temu moja praca ma sens i to mi pokazujecie. Dziękuję Wam bardzo i do następnego zaklęcia.